Cześć wszystkim, znowu Poziom 7. Witajcie w alternatywnej rzeczywistości. W takiej, w której gra mi się nie skraszowała bez zapisu po z góra godzinnej walce. W tej rzeczywistości, zamiast chodzić z tej strony, otworzyłem drzwi wytrychem, weszliśmy z tej strony, zaciukaliśmy gościa, który chciał uderzyć w bębny wojenne i potem poradziliśmy sobie z tą grupą bez problemu, ponieważ nie mieli żadnych posiłków. Oznacza, że nadal mam moje ogry. Opcję wyzwania ogrów. Potem się z nimi rozprawiliśmy. Wróciłem tutaj. I wykończyłem resztę goblinów. Więc jesteśmy w stanie mniej więcej takim samym jak poprzednio. Plus trochę się zagalopowałem. Tutaj był skarbiec, który już splądrowałem. Na pewno było w nim 500 sztuk złota. A co jeszcze w nim było? Nie pamiętam. Dostaliśmy jakieś fajne rękawice dla kogoś. Nie wiem, czy to te. Postać nosząca rękawice otrzymuje ułatwienie do testów ataku, kiedy jest otoczona przez co najmniej dwóch wrogów. Bardzo fajne. Poza tym... Chyba nie. Dobra. Nieważne. Mamy kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, musimy wrócić się do obozowiska, ale mam pewne podejrzenie, że to może zakończyć ten rozdział czy akt. Więc nie zrobimy tego w najbliższym czasie. Najpierw zajmijmy się innymi sprawami, ale przede wszystkim zasługujemy na solidny odpoczynek, bo cała moja drużyna jest wyczerpana. Nie chcę się z nią gadać. Dobra, nikt nie ma żadnych znaków wykrzyknika nad sobą. Kobieto, umyj się. Okej, ma coś do powiedzenia. Dlaczego wcześniej cię bolało? It's my burden, though, from Lady Sha. I can feel her influence somehow. Dlaczego Shar poddałaby cię takiej męce? W końcu Shar to nie Illimater. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Sha has her reasons. Okej. Co sprawia, że rana wywołuje ból? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Sha will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Jak dajesz radę żyć z czymś takim? It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Sha. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. A jakie jest znaczenie twojego bólu? Więc widziałaś więcej niż mówiłaś. Mam nadzieję, że w przyszłości będziesz bardziej szczera. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Sha considers it greater protection than any shield or armor. Dobra. Hmm.
Chcę cię lepiej poznać, serduszko. You already know my biggest secret. What more can you ask? Co przyciągnęło cię do kultu, Shar? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. A nie wierzcie. Nie wierzcie w złe rzeczy, które mówią o tym złym bogu intryg i skrytości. To oni kłamią. Powiedz mi coś o sobie, bez związku z Shar czy Kienkami. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Naprawdę? Podróżowałaś między sferami, ale nigdy nie pływałaś? It's nothing to laugh at. Save your questions if that's how you're going to react. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. And I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Pozwoliłaś wygasić swoje wspomnienia? To chyba dosyć skrajne podejście. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Pamiętasz chociaż, jakie zadanie masz do wykonania? Dobra, nieważne. Więcej mi się nie chce gadać. Tym bardziej, że chyba już sobie zaspoilowałem, że będziemy mieli kolejną scenkę. Dobra. Jeden na te. Dobra. Mi się wybierać tego ręcznie. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Powiedz mi, kim jesteś? It's complicated. But I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Uh-huh. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Jak mogę zniszczyć magię Kianki? I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. A jak możesz mnie ochronić?
I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Powiedz mi, gdzie mogę cię znaleźć? No. It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Okej, przynajmniej tym razem nie próbowała nas nakłaniać do tego, żebyśmy używali tej mocy. Czy nasi towarzysze będą mieli coś do powiedzenia na ten temat? I had another dream, which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the absolute, but wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Rzeczy sami. Nie dowiemy się, dopóki nie wejdziemy. I had another dream last night. The visitor came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult that's spreading the infection. It gave me a tadpole gift too, just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Póki co wolałbym sobie nie wstrzykiwać kolejnych rybaków w oko. W miarę możliwości lepiej unikać korzystania z tych mocy. Mam wrażenie, że wchodzimy prosto w zastawioną pułapkę. Then we do well to walk around it. Use these powers sparingly, if you must use them at all. Lucifer, co masz do powiedzenia? I had another visit from that dream figure. I take it you did too. It claims that if we infiltrate the heart of the cult that's giving out these parasites, we'll find the answers we're looking for. It gave me another gift too. Just like it did the first time it appeared. Rather generous, if you ask me. Nie podoba mi się to. To wszystko pachnie mi pułapką. On the one hand, you're right. On the other, don't be so wet behind the ears. Did you actually want something? Or are you just here to spoil my fun? Sucie ci humoru to moje ulubione zajęcie. Gail, a co ty na to? I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. To
się jeszcze okaże. Nadal nie ufam w czystość zamiarów tej sennej wizji. I suppose you're right. We still see only a part of the picture, however much our visitor claims to show the full vista of options at our disposal. I can't deny my curiosity, but, as you say, no harm in delaying it, for now at least. Dobra. O, ty masz coś do powiedzenia, Volo. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Czy w swoich badaniach natrafiłeś na coś, co pomogło mi rozwiązać mój problem z pasożytem? Od razu na... Było tylko pytanie teoretyczne. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Ile razy już to robiłeś? I assure you, I've dreamt of it a thousand times over. Czy możemy szybko zapisać? O, możemy szybko zapisać w trakcie rozmowy. Okej, okay, fajnie. Pani powiedziała nam, że zginiemy, jeżeli to zrobimy. To zobaczmy. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. A, fuj. Dobra. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Dobra. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye, then reaching into his bag, he produces an ice pick. Okay. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run! I agree. It's a feisty critter. Just a little further! Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Ooh. Drat! He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Wydłubałeś mi oko! Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Take this. A far superior relic to that old jelly you were trained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Okay. Staliśmy widzenie niewidzialnego. Hmm.
Dostrzeżenie niewidzialnej istoty znajdującej się w odległości 9 metrów. Niewidzialna istota muszę wykonać udany rzut obronny. Na zawsze albo zostaną zobaczone. Okej. Okay. Ciekawe, czy to będzie widać, to szklane oko. Bałem się, że dostaniemy jakiś trwały debuff z tego powodu. Ale wygląda na to, że nie. Okej. Okay. Jak przyjemnie to nie brzmiało i nie wyglądało. Wygląda to, że było kompletnie pozytywne. Nazwijmy to tak. Dobra. Wychodzimy. O. Serduszko, co masz do powiedzenia? There's something I want to talk to you about. Something important. Intrygujesz mnie. Mów dalej. I could have died in that pod back on the North Lloyd. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me. At least from what I can remember. O! Serduszko nam się oświadcza. As long as I prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior. Head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Dobra. Mamy dwie opcje. Może bądźmy dla niej miły. Mili, dziękuję, że mi to powiedziałaś. Jeżeli kiedykolwiek natkniemy się na tą matkę, to nie wiem, weźmiemy kij od szczotki i ręcznie przekonamy ją, żeby cię mianowała wyżej. Ale póki co... Tak... Przygotujmy się. Zapomniałem, w której kolejności rzucaliśmy twoje rzeczy. Ty. Tak miałeś wyglądać. Gale też rzuć zbroję, maga. Dobra. Wygląda na to, że jesteśmy w końcu gotowi. A więc tak. Możemy wyjść na zewnątrz. Aczkolwiek stawiam na 90%, że to się skończy jadku z goblinami na zewnątrz. A póki co... Najpierw chcemy się udać do naszej znajomej... Jedźmy. Wiedźma jest na południe, tak? Z tego co pamiętam. Udać się do tej wiedźmy i... Zająć się, nazwijmy to,
wyrównaniem rachunków. Welcome, not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Dzięki, Will, za pocieszenie. Go on, more. Oni na szczęście nadal nie chcą nas atakować. Dobrze. Dla nich i dla nas. Sorry, Jasiu, że cię zabiliśmy. Naprawdę myślałem, że chcesz skrzywdzić bezbronną kobietę. Co? O, to jabłka były zatrute. Okej. Okay. Szukajmy tych krasnoludów. Jeżeli będzie taka opcja, to zajmiemy się nimi teraz. Też jest zatrute jabłko. Diminutive creature sporting a red hat glares at you. Gdzie dalej mówił B? The red cap, a fey creature known for its bloodlust. That noise. Is the creature pretending to be a sheep? Weź głęboki wdech i powiedz B. Again, this creature doesn't realize you can see its true form. B. Jakiegoś powodu serduszko to lubi, że się z niego nabijemy. Dobra. Właśnie, serce może zmieniać formy. Przebranie siebie. Diabelstwo. Work, niziołek, gnom, gitiani, elf, krasnolud, drow. Drakon. Ale nie możesz się przeprać w tych krasnoludów? You recognize the red cap. Co jeżeli ona z nim porozmawia? Again, this creature doesn't realize you can see its true form. Nie jesteś owcą. Nosy, scum-sucking, lust-ridden little ball bag. Get out! Or I bite tongue. Eat tongue. Oh, delicious tongue. Nigdzie się stąd nie ruszam. I bleed you, cut you, make many delicious holes. Yes, yes. Dobra. Pewno dobrą opcją będzie ich skasować, zanim pójdziemy do... Zanim dojdziemy do... Do wiedźmy. Dobra. Serduszko. Spróbować go zaatakować. Albo możesz dać nam błogosławieństwo. Możesz spróbować zrobić lustrzane odbicie. Jest ich czwórka. Dobra. Gdzie są pozostali?
jesteś tutaj. Z tamtej strony nadejdą. I oraz z tej strony. Zastanawiam się, czy on będzie w naszym zasięgu ataku, żeby zaatakować serduszko, jeżeli podejdziemy tutaj. Myślę, że na razie najlepszą opcją będzie przywołać sobowtór tutaj. Podejść do niego. Tutaj natomiast puszcz. Rozrzucimy. Nadzieję, że się o niego przewrócą. Jeżeli będą. Kiedy będą iść z tamtej strony. Dobra. Okej, tylko jeden atak, na tym skorzystaliśmy. Dobra, gość się przewrócił, o to nam chodziło. Dobra, zauroczymy jego siłę, tak jak wcześniej. Uderzymy w niego. Ładnie. Podejdziemy. Na ile możemy? Dobra. Na pewno chcemy w nich ładować całą naszą dostępne wszystko, czym mam, wszystko co mamy. 60%. Oj, nie to chciałem użyć. Chciałem wypalający płomień zrobić. Dobra. Odsuń się, Gail. Dobra. Zastanawiam się, czy chcemy robić błogosławieństwo, czy może go po prostu zaatakować. Nieruchomienie osoby. Nie da, bo to są, nie są humanoidy. Zróbmy duchową broń. Przyda nam się. Młot, tak jak ostatnio. Dobra, i możemy jeszcze rzucić czar albo zaatakować. Zaatakujmy. Pięknie. Dobra. Poza tym... możemy ich usypiać również. Ten ma mniej punktów życia. Żeby użyć drugiego poziomu. Nie chcę zobaczyć, co ten mędrzec jeszcze nam będzie robił. Poza tym się koncentruje na zewu krwi. Jak mu to przerwiemy, to mam nadzieję, że to anuluje ten czar. Dobra. Dokładnie. Jeszcze... dodatkowo mogę rzucić inspirację na ciebie, serduszko. Poza tym się cofnę.
Dobra. Czy jesteś w stanie go zabić? Mam nadzieję, że byłbyś w stanie. Dobra, a ty? Nie masz ruchów. Dobra. Teraz możemy w tego krasnala przywalić, to go powinno podpalić. Dobra, płonie. Nic więcej od ciebie nie potrzebujemy, Gale. A inne rzeczy też 60%. Dobra, to atakuj po prostu. Prawie, prawie. Możemy go wykończyć może. 55% szans na to. Możemy też rzucić ogniem alchemicznym. Spróbujmy. Dobra. Dobra, to tyle. Rzucił czar. Okej, mają podwójne ataki. Mazę w krwi. Dobra. Próbuj to wstrząsające uderzenie zrobić. Ładnie. Will. Powtórz urok na siłę. Dobra, i ciachnij go. Linie krytyczne. Uff. Dobra. 13 punktów zdrowia. Magiczne pociski. Spróbujmy dwa w niego. Jeden w niego, bo już się obudził. Dobra, prawie ich to zabiło. Okej. Okay. Serduszko, jesteś w stanie go dobić? Dla Skferi. To nam da ułatwienie przy strzelaniu? Ma 6 punktów życia, my zadajemy 3 do 10. Chyba, że użyjesz przeszywający strzał, to go powinno ubić. Zróbmy tak. Dobra. Cofnijmy się trochę. Serduszko będzie musiała się zaraz podleczyć. Ci kapłani są irytujący. Dobra. Teraz musimy się do nich powoli dostać. Powtórz urok na mądrość jego. Teraz możesz do niego strzelić.
zablokowane. Dobra. Biegnij dalej. Dobra, Gail. Zobaczmy, czy tego możemy uśpić. Możemy. Chyba tak by było najlepiej. Dobra, podejdź gdzieś tutaj, by móc do nich strzelać później. Z jednej strony chciałbym przywalić trzaskiem, ale z drugiej strony nie chcę tego drugiego obudzić. Możliwe, że on straci turę, żeby obudzić swojego koleżkę. Więc ty się ulecz. Pięknie. I po prostu otwórzmy do nich ogień. Dobra. 50-50, więc pora była szansa na to, że nie trafię. Możesz podlecieć tutaj? Możesz. Możesz go teraz zaatakować. Ekstra. Ty natomiast... możesz go zaatakować, masz za mało punktów ruchu, ale możesz podejść i zrobić mu nieziemskie uderzenie. I chybić. No cóż. Paraliż. Okej. Niemiło z swojej strony. Na razie nie chcę więcej czarów marnować. Po prostu będziemy go okładać tym, co mamy. Święty płomień? Czy podpalenie? No może go ciachnąć zwykłym atakiem. To ciachnij go. Dobra. Ten się obudził. Wail. Najpierw jego. Świetnie. Nic więcej. Możesz podejść do niego bliżej. Dobra. No i tego zaraz będziemy mordować tylko. Ta broń ma całkiem niezłą szansę trafienia. Warunkiem, że będziemy w stanie kliknąć. Dobra. No i super. Poszło nam dużo lepiej niż ostatnim razem. Chociaż czekam ze słowa na Willa. How much further can
go. No i dobra. Swoje unieruchomienie osoby to w sumie... Możemy tobie dać. Chyba większość czarów, które rzucali, to mogło być z tych zwojów. Możliwe. Łosina. Jagat. Dobra. Cokolwiek Baba Jaga nie ma w zanadrzu, na pewno będzie to dużo prostsze, kiedy nie będzie miała tych swoich krasnoludów pod ręką. Dobra. Żabka jest jakaś. Chcesz z nami porozmawiać? Szukam ciotki Etel, znasz ją? Czego tak rechoczesz? Up your spine. There is something wrong with this creature. Very wrong. Burn! Bleed! Kill! Coś nie tak? O co chodzi? Zabić mnie? Jesteś wielkości podeszwy mego buta. Serio? Wyładowanie za 15 punktów życia? Okej. Okay. Czy magiczne pociski mogą ją zjeść? Czekaj, najpierw spróbujemy użyć... Ona ma duże KP, bo ma te magiczne odbicia. Jak będziemy ją atakować, to one powinny znikać. Taką mam nadzieję. Will. Serce. Gale. Magiczne pociski. Okej. Myślałem, że tego... Miałem nadzieję, że nie przeżyję. Takiego barażu. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Rozdzielmy się. Dobra, i zobaczymy, w kogo teraz splunie. Jesteś w stanie ją trafić? Will. Dobra, musimy ją rozwalić obszarówką jakąś. On the victor's path.
Nothing will stand in my way. This is good. Więcej ich jest. Nie, a tam po prostu przeskoczyły. Swords meet sorcery. No choice but to keep going. Dobra. Musimy pomóc też serduszku. Dobra, biegnij ile możesz. Możesz pomóc serduszko. Może mógłbym do niej dorzucić alchemicznym ogniem, gdybym miał czas. Dobra, czy może ktoś nie trafić? Nie. Strzelanie do niej. Masz 30% szans. Dobra, w końcu. Dobra, nie wiem co było z tą żabą. Pewno pierwszy raz się z czymś takim spotkaliśmy. Dobra, szybki odpoczynek. Dobra, momencik. Odejdźcie. Serduszko też odejdź. Czy to możemy podpalić? Nie. Ale samo. Z czasem zeszło. Dobra. Czy ta żaba miała coś ciekawego? Nie. Dobra. Uparty kawałek. Dobra. Myślę, że na razie tyle. W samym odcinku udamy się do wiedźmy. Zobaczymy, czy będziemy w stanie jej podołać teraz. Trochę pozużywaliśmy zaklęć. Możemy sobie część przywrócić. Pierwszego poziomu. Może jeszcze całkiem sporo. Dobra. Mam nadzieję, że będziemy w stanie jej podołać. Ale to na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.